Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Dziś trzecie zwiastowanie anielskie. Tym razem anioł odwiedza Maryję, młodziutką, 12 lub 13-letnią dziewczynę z Nazaretu. To galilejskie miasteczko zupełnie niczym się nie wyróżniało. Nawet mieszkańcy Nazaretu nie byli jakimiś szczególnie pobożnymi lub świętymi. To zwyczajni ludzie, tacy jak ja czy ty. Nie wszyscy w Nazarecie byli gotowi na przyjęcie Pana. W tym czasie adwentowego oczekiwania, gdy do świąt zostało już tak niewiele czasu, trzeba nam zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy już gotowi na przyjście Pana. Jest taki ciekawy zwyczaj adwentowy w niektórych, zwłaszcza małopolskich parafiach, który swój początek bierze z katedry wawelskiej. Przedstawiciele wszystkich stanów społecznych, począwszy od króla, do tego najmniejszego chłopa, przychodzili podczas mszy roratnich do stopni ołtarza i składali uroczyste deklaracje: jestem gotowy na sąd Boży. A czy ja mógłbym dziś złożyć taką deklarację? W miasteczku Nazaret tylko jedna kobieta była gotowa na przyjście Pana – Maryja. Jej fiat jest równoznaczny z deklaracją gotowości na Boży sąd. Ilu mieszkańców Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania, Torunia, Białegostoku jest gotowych na przyjście Pana, czyli na sąd Boży? Dziś ten sam Boży posłaniec przychodzi do naszego domu i zwiastuje nam dobrą nowinę. Czy poruszy ona nasze serca? Czy sprawi, że i w naszym życiu Słowo Boże stanie się ciałem? Nie zmarnujmy tych ostatnich dni Adwentu.